Nowy dzień, nowy odcinek Top Pojedynków. Dzisiaj porównanie, które przychodzi na myśl przynajmniej co drugiej osobie widzącej głośniki marki Devialet. A mianowicie, jak się ma para Phantomów 1 skonfigurowana w system stereo do klasycznego systemu stereo? Zatem w dzisiejszym pojedynku naprzeciwko siebie stają z jednej strony dwa głośniki Devialet Phantom 1 103 dB, a z drugiej strony klasyczny zestaw stereo w postaci Nada C700 i pary kolumn Elac Solano FS287. Dajcie znać w komentarzach, jaki jest Wasz faworyt. Czekamy też na Wasze propozycje tematów lub konkretnych urządzeń audio z naszej oferty, które chcielibyście zobaczyć na tym kanale. A tymczasem intro i zaczynamy nasz top pojedynek. Runda pierwsza, czyli aspekt technologiczny. Nie będzie chyba dla nikogo zaskoczeniem, że technologicznie te dwa zestawy dzieli przepaść. Głośnik Phantom to kompaktowy system nagłośnienia zawierający w sobie wszystko to, co niezbędne do odtwarzania muzyki. Wbudowane funkcje sieciowe, potężny wzmacniacz i przetworniki. Po bokach widoczne są efektowne wyglądające membrany niskotonowe, rozpychane w trakcie pracy głośnika przez ciśnienie wewnątrz zamkniętej obudowy. Na froncie umiejscowiono jednostki średnio i wysokotonowe w układzie współosiowym. Phantoma wystarczy podłączyć do prądu, skonfigurować go przez aplikację mobilną, powtórzyć proces z drugim głośnikiem i podłączyć obydwa w system stereo. Wszystko oczywiście z aplikacji mobilnej Devialet. Dodajmy, że mowa o systemie stereo, który z wyglądu wcale takiego nie przypomina. Phantomu zdecydowanie bliżej do rzeźby czy też instalacji z Muzeum Sztuki Współczesnej. I możecie mi wierzyć, że coraz więcej osób szuka właśnie takich designersko wysmakowanych urządzeń audio. Pewnym minusem jest na pewno ograniczona liczba wejść sygnałowych. Phantom 1 posiada jedynie wejście optyczne i sieciowe RJ45. Przejdźmy do klasycznego systemu stereo, którego konfiguracja jest nieco bardziej skomplikowana. Musimy podłączyć i w jakiś skrzętny sposób ukryć nie tylko przewód zasilający, ale też kable głośnikowe. Wzmacniacz natomiast zyskuje wyraźną przewagę dzięki szerszemu pakietowi złącz wejściowych. To nie tylko optyk, ale też HDMI, coax, wtyki RCA czy też wyjście subwooferowe. Na DC700 oferuje również usługi sieciowe za pomocą systemu BlueOS, zarówno po Wi-Fi, jak i z wykorzystaniem przewodu sieciowego RJ45. Wzmacniacz, co oczywiste, sam z siebie nie zagra, potrzebuje głośników. Dlatego w to miejsce wstawiam parę niemieckich kolumn podłogowych Elac Solano FS287. W przeciwieństwie do Devialetów głośniki Solano mają obudowę wyposażoną w otwory Bass Reflex. Konstrukcja jest 2,5-drożna, w której nie mamy dedykowanego przetwornika średniotonowego. Ciekaw jestem, czy dzięki temu teoretycznie trójdrożny Phantom 1 zagra lepiej? Ale o tym przekonamy się w dalszej części materiału, dlatego koniecznie zostańcie ze mną do końca. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to przede wszystkim w oczy rzuca się ilość złącz sygnałowych, które możemy wykorzystać. Devialet ogranicza nas do jednego dodatkowego źródła łączonego cyfrowym kablem optycznym. NAD za to pozwala na podłączenie większej ilości źródeł. Nie tylko telewizora przez wtyk optyczny lub HDMI, ale też gramofonu, odtwarzacza płyt CD czy też innych źródeł, jakie akurat będą Wam potrzebne. Choć warto nadmienić, że fani brzmienia czarnego krążka mogą zaopatrzyć się w bezprzewodowy przedwzmacniacz gramofonowy Devialet Arch. Podłączacie do niego gramofon, a reszta komunikuje się z głośnikami Phantom 1 za pomocą bezprzewodowej transmisji danych. Kolejna różnica, tym razem na korzyść Phantomów, to obecny w zestawie pilot. Może i nie jest wypchany po brzegi funkcjami, ale z drugiej strony jego obsługa jest banalnie prosta. Do dyspozycji oddano regulację i wyświetlanie poziomu głośności, przewijanie utworów oraz przycisk play-pauza. Fajnie, że producent zadbał o dopasowanie kolorystyki pilota do posiadanego głośnika. Za to w zestawie z NAD-em pilota nie znajdziemy. Można go dokupić w postaci akcesorium BlueSound RC1 albo po prostu nauczyć wzmacniacz reakcji na komendy z poziomu systemu BlueOS. Był plus dla zestawu stereo. Był też plus dla głośników Phantom. Może więc pora na cechę wspólną, czyli streaming. Ten jest obecny w obydwu przypadkach, naturalnie w oparciu o inne aplikacje. Zarówno BlueOS, jak i Devialet umożliwia odtwarzanie treści z najpopularniejszych serwisów muzycznych i radia internetowego. Żeby Was nie zanudzać, nie będę się zagłębiał w szczegóły. W zamian myślę, że należy wspomnieć o funkcjonalności Multiroom. Devialet jako taki ogranicza pełnię działania swojej aplikacji wyłącznie do własnych produktów. Nie dołączymy do tego systemu urządzeń innych producentów, chyba że skorzystamy ze standardu AirPlay 2.
BlueOS za to pozwoli na podłączenie w duży i w pełni funkcjonalny system multiroom nie tylko urządzeń marki NAD, ale też BlueSound, PSB Speakers, a nawet innych producentów, byle urządzenia te były wyposażone w system BlueOS. Gdy więc chcecie mieć większe możliwości łączenia, na tym polu lepiej wypada tradycyjny zestaw stereo ze wzmacniaczem i dwiema kolumnami. Porozmawialiśmy o różnicach w zastosowanych technologiach i oferowanych funkcjonalnościach pomiędzy parą Phantomów a klasycznym zestawem stereo złożonym z NADA C700 i kolumny ELAC Salano FS287. Jednak najważniejsza chyba kwestia, dla której wszyscy się tutaj zebraliśmy, jest porównanie tego, jak grają te dwa systemy. Myślę, że zaczniemy od pary Phantomów 1, które od zawsze robiły wokół siebie spore zamieszanie. Są one w stanie efektywnie wypełnić dźwiękiem pomieszczenia średnie, a nawet i większe. Ich brzmienie wywiera wrażenie na każdym, kto ich posłucha, za sprawą potężnego, zwłaszcza jak na ich gabaryty, basu. Dynamika i potęga, z jaką wybrzmiewa, powoduje, że ciężko przejść obok devialetów obojętnie. To, jak grają, sprawia, że zaczynamy rozglądać się wokół w poszukiwaniu subwoofera. A nie, tutaj takiego po prostu nie ma. Równie konkretny co bas jest wokal. Jasny i zdecydowany, ale stosunkowo gładki. Sceptycznie podchodziłem do reprodukcji sceny, ale odsłuch szybko pokazał, że para Phantomów 1 radzi sobie z jej reprodukcją lepiej niż nie jeden zestaw głośników. Na pewno nie jest to zestaw dedykowany muzyce klasycznej. Jazz czy blues niezbyt pasują do charakteru devialetów. Tu zdecydowanie najlepiej odnajduje się muzyka elektroniczna, hip-hop oraz wszystko, co ma związek z wielowymiarowym basem. I to nie tak, że klasyki nie da się słuchać na tym zestawie. Da się, ale czuć, że Phantomy chcą czegoś więcej. Chcą mocnego, potężnego brzmienia i z takim czują się po prostu najlepiej. Z kolei na DC700 oraz podłogówki Salano FS287 na tle pary Phantomów wypadają nieco mniej spektakularnie. Bas nie wywołuje trzęsienia ziemi, ani nie daje wizualnego spektaklu w postaci aż tak spektakularnie tańczących membran. Tony niskie są oczywiście obecne i potrafią tąpnąć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wyraźnie jednak czuję, że nie jest to domena ani głośników, ani wzmacniacza. Warto poeksperymentować z ustawieniem głośników względem ścian. Wiadomo, że najkorzystniejsze brzmienie zyskuje się, dając kolumnom przestrzeń. A kwestie tonów niskich, jeśli zależy Wam na tym, aby schodziły one jak najniżej, zostawiłbym tutaj jednak subwooferowi. Zestaw ten czaruje przede wszystkim wysublimowaniem i poziomem reprodukcji detali. Wstęgowa wysokotonówka jest w stanie odtworzyć więcej niuansów, potrzebując zdecydowanie mniej czasu na reakcję na różnice w sygnale. Pewnym paradoksem jest jednak to, że mimo wyższego poziomu detali, te są łagodniejsze. Nie ma tutaj miejsca na sykliwość, dzięki czemu nawet najostrzejsze rockowe kawałki są bardzo przyjemne w odbiorze. Znalazło się w tym secie miejsce dla tonów średnich, choć są one w moim odczuciu nieco wycofane. Jeśli chodziłoby tylko o średnicę, lepiej wypadają Phantomy. Niemniej jednak to na DC700 i kolumny Salano FS287 wydają się być bardziej uniwersalne pod kątem tego, co zabrzmi na nich po prostu dobrze. Scena jest odtwarzana w sposób bardzo realistyczny, choć tutaj ponownie zwracam Waszą uwagę na ustawienie kolumn. O ile para devialetów gra dość szeroko i nasza pozycja względem głośników nie zmienia za wiele, o tyle ELAC Salano FS287 wymagają więcej precyzji, zarówno w kwestii ustawienia głośników w pomieszczeniu, jak i tego, gdzie usiądziemy. Wstęgowe wysokotonówki mają to do siebie, że najlepsze efekty zyskuje się w dość wąskim zakresie ustawiania ich względem odbiorcy. Pamiętajcie proszę, że ten film nie ma na celu wskazania Wam jednego słusznego wyboru. Para złożona z devialetów Phantom 1 103 dB to genialne rozwiązanie dla fanów mocnego brzmienia i designerskiej ekstrawagancji. Dwa małe, eleganckie głośniki są w stanie z powodzeniem zastąpić pełnowymiarowy system stereo. I jasne, okupione to będzie mniejszą liczbą złącz sygnałowych, czy brzmieniem, które nie do końca sprawdzi się w każdym gatunku muzyki. Ale zestaw ten zajmie znacznie mniej miejsca, nie potrzebuje przewodu łączącego głośniki. A przede wszystkim skutecznie nagłośni małe, średnie oraz duże, również nietypowo zaprojektowane pomieszczenia. Klasyczny, choć wcale nie mniej nowoczesny system złożony z NADA C700 i kolumny ELAC Salano FS287 jest godną uwagi alternatywą. Pewnie zajmuje więcej miejsca, potrzebuje też przemyślanego ustawienia i bez subwoofera nie wytworzy tak potężnego brzmienia jak Phantomy. Ale mimo to brzmi on w moim odczuciu zdecydowanie bardziej uniwersalnie.
I taki set ma jeszcze jeden niepodważalny plus. Możliwość wymiany komponentów. Znudziły Wam się kolumny? Kupicie nowe. Chcecie poeksperymentować z brzmieniem? Wymieńcie okablowanie, dołóżcie akcesoria tłumiące. Możliwości jest naprawdę sporo. Jeśli chcielibyście na własnych uszach sprawdzić, jak brzmią omówione dzisiaj zestawy stereo, wpadajcie do dowolnego salonu Top Hi-Fi. Po wcześniejszym umówieniu się będziecie mogli w przestrzeni sali odsłuchowej spokojnie wychwycić różnice w brzmieniu czy interesujących Was funkcjach. Taki odsłuch na pewno pomoże Wam w ostatecznej decyzji zakupowej. Zapraszamy, czekamy na Waszą wizytę. Tymczasem na mnie już pora. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie lajka i suba na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych materiałów, które już czekają na publikację. A ja, jak zawsze, nie żegnam się, tylko mówię tak po prostu. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!